Z Ziołami, odcinek 19. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o żywicy, jaką jest Olibanum, czyli kadzidłowiec. Tak, Bosfelia Cartera, drzewa Bosfelia Cartera i żywica, która z niego wypływa, to Olibanum. I pomówimy sobie o tym, co możemy z tego zrobić, i w ogóle też, e, dlaczego o tym teraz Sylwia mówimy. I bo jest taki sezon, że tak powiem kadzidlany, a jednak ta żywica kojarzy się głównie z tym okadzaniem. A ty okadzasz Dominika? Tak, okazam. okadzam. Chyba więcej może latem i taką wiosną, latem, ale teraz, teraz takie zimowe, długie wieczory też czasami sobie kadzidełko odpalam. No, i też ostatnio było święto Trzech Króli, więc tym bardziej nam się właśnie kojarzy z kadzidłem, mirą i no złotem, też oczywiście, podarki, które, które Trzej Królowie przynieśli dla dzieciątka. Ale my będziemy mówić o tym w zupełnie innych e, kontekstach, e, właśnie bardziej w takich leczniczych, ziołowych, em, 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 można też powiedzieć relaksujących, no bo kadzidła chyba po to sobie włączamy, żeby nas relaksowały, żeby nas e, oczyszczały, e, żeby wprawiały nas w taki dobry nastrój albo pozwalały pomedytować. Albo po prostu troszeczkę od tej rzeczywistości nas odgonić i wejść w taką inną sferę duchową, w, taką, w taki inny stan zadumy, kontemplacji. Także lubię kadzidełka, też się okazam, a w zasadzie swoją przestrzeń, swój dom. I, i, I wydaje mi się, że to jest bardzo fajna praktyka. I warto, warto sobie spróbować, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie okazał domu. Dobrze, a powiedz, a w jaki sposób? Taka bo ja na przykład robię tak, że na, na węgielek trybularzowy sobie kładę kawałek żywicy i w ten sposób ona się tli i te olejki się ulatniają albo też rozpuszczam sobie w kąpieli wodnej i wtedy dodaję jeszcze jakieś zioła i robię takie lepie, takie stożki i też znowu kładę na ten trybularzowy węgielek. A ty w jaki sposób robisz? A ja po prostu kupuję gotowe, gotowe kuleczki żywicy i kładę na węgielek trybularzowy. Nawet w tamtym roku pod choinkę dostałam od koleżanki, albo pod choinkę, albo na urodziny taki Specjalny ceramiczny garnuszek, nie wiem jak to nazwać taki rękodzielniczy ceramiczny pojemnik, właśnie na węgielek, z dziurkami, w których unoszą się te, te podpalone zapachy. Także tam sobie to, to wszystko wkładam. I to chyba się najlepiej, najlepiej sprawdza. Fajnie ten dym wygląda, jak on tak wychodzi, jak coś tajemniczo. Mój partner zawsze się śmieje, że jak w kościele, no nie chodzimy do kościoła, no to chociaż tutaj taka atrakcja jest w postaci, w postaci podobnego zapachu, że tak mu się kojarzy z tym, właśnie z kościołem ale też można to naprawdę inaczej skojarzyć, zresztą no, zapach zawsze ma jakieś zapach zawsze łączy ze sobą skojarzenia, dla mnie jest to właśnie raczej taka zaduma takie oczyszczenie, jeżeli chodzi o, o kadzidła o bosfelię o mirrę ja też do tego daję malutkie kryształki mam na końcu języka kamfory, kamfory. malutkie Aha, kryształki no tak. kamfory która po prostu daje bardzo taki miętowy zapach do tego też daje cynamon goździki teraz w tym zimowym czasie i dopiero to wszystko rozdrabniam i na ten węgielek także tak to wygląda u mnie no dobrze, ale oprócz takich zastosowania takiego kadzidlanego, Olibanum ma szereg typowo medycznych zastosowań, prozdrowotnych na różne dolegliwości. I może chciałabyś coś na ten temat powiedzieć? Tak, jak najbardziej. Właśnie dlatego bierzemy olibanum pod lupę, dlatego o tym mówimy, ponieważ jest to udowodnione naukowo. Przede wszystkim olibanum zawiera kwasy bosfeliowe, które zaliczane są do trójterpenów, czyli do takich związków bardzo. Bardzo, bardzo leczniczych, potrzebnych dla organizmu. I, 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 I chodzi tutaj przede wszystkim, że te kwasy bosfeliowe. Nawet były używane już wcześniej w tradycyjnej takiej medycynie indyjskiej, w medycynie ajurwedyjskiej, bo już wtedy znano ich zastosowanie właśnie w leczeniu stawów zapalnych, stanów zapalnych, przepraszam, stanów zapalnych, stawów i kości, stanów zapalnych, takich bólowych kręgosłupa, nieżytów układu oddechowego, ale oprócz, oprócz tych stanów zapalnych kości, stawów, druga taka ważna, bardzo ważna rzecz to jest, olibanum też możemy używać jako środka wykrztuśnego, takiego na bardzo duży kaszel, na... Na te wszystkie takie choroby wydaje mi się, że to też zapalenie płuc i oskrzeli. I tutaj, gdzie mamy właśnie takie przewlekłe kaszle, to olibanom też nam pomoże. Ono też będzie działało właśnie przeciwbulowo, przeciwraumatycznie. Jak właśnie ktoś ma jakiś dużo starszych osób. Ma y, bardzo często problem z reumatyzmem, y, w tym moja mama, no to pamiętam, że jeszcze chyba rok temu jej kupowałam takie specjalne y, bosfeliowe y, kapsułki y, właśnie na, y, na, na te kolana, na te y, reumatyczne sprawy. Jak słucham tego, co mówisz, to mam wrażenie, że to są bardzo podobne właściwości jak nasza żywica sosnowa, no bo sosna też jest wyksztuczniona na tą zalegającą wydzielinę i też ma bardzo podobne działanie. Tak, takie moja myśl teraz pierwsza, którą, która naszła, tak, wydaje mi się, że, że jednak jakieś powiązanie jest z naszą tutaj rodzimą sosną, ponieważ. Tak. Kadzidłowca niestety nie możemy sobie zerwać. Tutaj u nas on nie występuje, tylko w Afryce. Jest to drzewo właśnie, które rośnie no, w Afryce Północnej i Północno-Wschodniej. Więc jeżeli nie mamy dostępu, bo ona też często jest fałszowana, więc powiedz, w jaki sposób możemy być pewni, że to, co kupujemy, to jest właśnie to, co chcemy. Wydaje mi się, że tak, powinniśmy mieć bardzo, bardzo dobre źródło, ale też, jeżeli chcemy mieć, chcemy mieć pewność, że to jest dobry, że to jest dobra bosfelia, to powinniśmy sobie kupić jakiś preparat, jakiś, jakiś suplement diety, który będzie standaryzowany na zawartość tych kwasów bosfeliowych. I powinien być, powinno być 60% tych kwasów bosfeliowych, i zalecane dawki takiego ekstraktu, żeby nam pomagały czy przeciwreumatycznie, czy przeciwbulowo, czy czy no to powinny być 300-400 mg i trzy razy dziennie, czyli dosyć często i dobrze by było, a w zasadzie najlepiej, żeby ten nasz ten produkt, ten suplement miał podany wskaźnik DER Czyli Drug Extract Ratio to jest wskaźnik surowca roślinnego do ilości otrzymanego ekstraktu roślinnego, bo tylko ten wskaźnik jest jedyną taką. Chyba najważniejszą miarą, y, która nam pozwala określić, y, pozwala nam wiedzieć, że tego surowca potrzebnego y, zostało, że tego ekstraktu potrzebnego, który ma działać leczniczo, zostało naprawdę użyte tyle, ile trzeba w naszej y, tabletce. Czyli przykładowo, na przykład, jeżeli mamy wskaźnik podany DER na opakowaniu 20 do 1, oznacza to, że z 20 gramów. Tego surowca uzyskano 1 gram ekstraktu. I tak naprawdę, producent, który jest uczciwy, który dba jakby o dobrą ilość tego ekstraktu, on poda tą ilość der na opakowaniu, więc na to uczulamy. Tak, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę. Ja wyczytałam też u. Doktora Różańskiego, że można samodzielnie zrobić taką nalewkę. O! E, e, proporcja to 1 do 5 na alkoholu: 40-60%. E, no, czyli mamy jedną część e, tej gumorzywicy, tak? I 5 części e, ciepłego alkoholu. E, I taką właśnie nalewkę, czy tinkturę, ponieważ ciepły alkohol tu używamy. Można spożywać 3 razy dziennie po 5 ml. A na przykład przy kaszlu i chorych zatokach oraz zapaleniu skrzeli 4 razy dziennie. I spożywamy to razem tak jakby na miodzie. Tak, czyli też znowu tak dosyć często. To nie jest tak, że bierzemy sobie jedną tam tabletkę czy kilka kropelek tej nalewki i, i oczekujemy efektów, czy, tylko że żeby był ten efekt terapeutyczny, żeby, żeby ta bosfelia rzeczywiście nam pomogła, no to. Trzy razy dziennie, czy tam nawet cztery razy dziennie w przypadku tej nalewki i, i kaszlu. Jeżeli chodzi o te, jeszcze się przyczepię, tych stanów zapalnych, aromatycznych i, i kości stawów, no to tutaj pamiętam, że pytałam się mojej mamy, jak tam po. Jak się czuje po tych, po tych tabletkach bosfeliowych, czy, czy, czy coś lepiej jest z tym kolanem, no to tutaj odpowiada, że rzeczywiście coś, jest, coś, coś się poprawiło, coś jest lepiej. A jest w takim stanie, że no raczej nie może tak normalnie sobie chodzić, tylko po prostu kuleje i, no i to kulenie tak naprawdę z roku na rok coraz bardziej postępuje. Więc, więc no jest, jest sprawa dosyć poważna i, i różnych rzeczy próbujemy, więc uważam, że też warto, ale też można z tym połączyć, tutaj połączymy sobie kropeczki, idziemy dalej w tą stronę, bo bosfelia będzie też świetnym um, suplementem dla sportowców. Tak, dokładnie, też o, te, te, też o tym słyszałam. <gry> e, tak, dlatego, że, e, że to, to jej działanie kwasów, e, tych przeciwbólowych, e, no to będzie dobrze też na mięśnie e, wpływało, szczególnie też e, właśnie tych narządów ruchu, e, czy jak ktoś dużo biega, jak ktoś ma zakwasy, e, ktoś uprawia e, dużo sportu, jak Sylwia codziennie chodzi, Chodzisz po 10 i więcej kilometrów wokół jeziora, to jak się bardzo, bardzo zmęczysz bo po takim treningu i ten wysiłek fizyczny naprawdę daje się we znaki, no to też taką naleweczkę z bosfeli albo jakiś dobry suplement warto sobie zapodać. Bo właśnie nie, nawet nie tylko zawodowo sportowcy, ale ci hobbystyczni też bardzo często doznają urazów, więc, więc to jest przydatne. Dobra, okej, okay. to to chyba jeżeli chodzi o właściwości, takie najważniejsze, to na tyle. Ale jeszcze chyba chciałyśmy coś powiedzieć na temat samego olejku, o tym, o tym zapachu bosfeliowym, bo też wydaje mi się, że będzie fajny w kosmetykach. Tak, tak. Oczywiście olejek kadzidłowy jest znany z tego, że jest wykorzystywany właśnie w kosmetyce. A to dzięki temu, że ma bardzo przyjemny zapach. Taki no przyjemny, bardzo żywiczny właśnie. No i ma też właściwości, które nas kobiet, kobiety bardzo interesuje, czyli ma takie właściwości przeciwzmarszczkowe, ale także jeżeli macie problemy skórne, czy atopowe zapalenie skóry, czy problemy z właśnie z łuszczycą, też może załagodzić te objawy. Właśnie taki olejek stosowany w kremach, czy, czy w kosmetykach do pielęgnacji skóry. Tak, dokładnie. Tutaj też e, możemy to użyć. Ja bardzo lubię zapach tego olejku eterycznego. E, jest, jest naprawdę taki specyficzny, taki też e, podobny właśnie do, do zapachu e, kadzideł. E, dobrze, bo wykorzystamy cały czas e, na e, olibanum, a nie powiemy nic o, e, o mirze. E, o o, kolejnym, o kolejnej gumorzewicy. Yy, I o, yy, o drzewie, yy, o balsamowcu Mirra, yy, z którego jest właśnie uzyskiwana gumorzywica Mirra. Yy, Sylwia, coś wiesz więcej na ten temat? Mi się kojarzy głównie z kościołem jednak, <laughs> yy, ale też sama czasami yy, no, używam po prostu jako kadzidło. Mm -hmm. Tak, tak, dokładnie. Ja zazwyczaj, jak zamawiam Olibanum do, do swojego kadzidła, to od razu też Mirę, też i, i to po prostu razem łączę. Natomiast jeśli chodzi o Mirę, ona też ma bardzo podobne właściwości, i tutaj możemy Mm, możemy jej używać na przykład do stanów zapalnych dziąseł, albo ona też niweluje przykry zapach z ust. Y Taki, e, oczywiście, no nieświeży. E, ona też chroni przed, e, przed, przed no, korozją naszego układu nazębnego, e, czyli po prostu przed wszelkimi e, dziurami e, i, i próchnicą, o, o to mi chodziło. E, więc jakaś pasta do zębów, na przykład z mirą, to e, wydaje mi się, że będzie miała. Korzystny wpływ, ale też działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i pierwotniakobójczo. To jest bardzo ważne. A jeżeli chodzi o to, co jest główną taką substancją czynną, z czego się składa ta żywica, ta gumo żywica, no to tak jak sama nazwa wskazuje, będzie tutaj frakcja żywicowa do 40%, potem jest właśnie olejek eteryczny. 3-6%. No, i właśnie oczywiście guma. Różne, różne trójper, trójterpeny i kwasy trójterpenowe i fenole właśnie zawarte są jakby w całości i w gumie, i w, w frakcji żywicowej, i też oczywiście w olejku eterycznym. I one dają nam właśnie te właściwości takie przeciwbakteryjne, przeciwbakteryjne. Przeciwgrzybiczne i bardzo, bardzo ym, dobroczynne dla jamy ustnej, dla dziąseł. I yy, yy, też oczywiście pięknie to pachnie, znaczy, no tak specyficznie, tak jak, yy, tak jak właśnie te żywice nasze, znaczy nasze, nie nasze. Tak, tak. No ja na przykład uwielbiam ten zapach. Jest taki naprawdę, ma coś w sobie, tak można powiedzieć. Mm -hmm. Także myślę, że, bardzo, że warto. Ech, spróbować sobie tak poniuchać. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że to jest to są po prostu takie jak pierwszy raz zamawiałam to coś, tak byłam ciekawa, co to przyjdzie. Czy to przyjdą jakieś wielkie kawały? Czy to przyjdą jakieś malutkie kuleczki? No to przychodzą oczywiście czasem nawet wręcz sproszkowane, już taki pyłek na końcu. Sproszkowany, ale to takie maluteńkie kamyczki przychodzą, takie no bardziej takie żółto-brązowe, i też tutaj znalazłam, że mirra akurat rozpuszcza się w wodzie. Więc nie tylko w alkoholu, jak inne żywice, możemy ją rozpuścić, ale też, też w wodzie, tylko że oczywiście no, nie wszystko się rozpuści. Ona po prostu w jakiejś części się, się rozpuści i, i będzie taki, taki wtedy żółtawy, no, taka zawiesina żółtawa na wodzie. No i to też możemy po prostu sobie y, albo dodać do, do kąpieli, albo po prostu y, taką, taki macerat z tego zrobić wtedy i, y, y, i do tych kosmetyków. Y, ale to na pewno będzie przeciwbakteryjne. No dobra. Myślę, że już wyczerpałyśmy temat. Y, jeżeli chodzi o, o właśnie żywice. Tak jak ostatnio już mówiliśmy o żywicy sosnowej, teraz o olibanum i mirze. E, także myślę, że e, temat, ten temat możemy uznać za przepracowany. <grym> tak, <grym> I e, zakończyć ten odcinek e, i zaprosić oczywiście na kolejny. E, w kolejnym odcinku opowiemy wam o rokitniku. Tak jest. Także do usłyszenia prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.